Hej, hej, cześć, witajcie drodzy Linuxiarze. Mamy dzisiaj do przetestowania nową wersję, stosunkowo nową wersję Ubuntu Studio 20.10. KDE Plasma. Także Configure Desktop. Oryginalnie jest ta tapetka. Także zaczniemy sobie od początku. No i wygląda to tak. Wszystko chodzi tak płynnie, no jak to w KDE. Wygląda bardzo pięknie. Audio Production. LMMS. Cube Tractor. Super Looper, Zinet Sub Effects. Hydrogen. Tutaj jeszcze w aplikacjach All Applications Video Production mamy Blender, 2.835. Mamy też Video Production Cadian Live. Też nowiusieńki 20.08.2. Ale mamy też Vocal Screen. O! Ale niestety nie mamy guzika startowego. Po prostu nie działa to jeszcze dobrze. Możemy się tutaj troszkę zmniejszyć chyba. O. I przenieść gdzieś tutaj na alcie troszkę tu. Także w ten sposób. No i oczywiście można sobie starszą wersję prawdopodobnie odpalić tutaj, jak dawno mamy ten AppImage, to podejrzewam, że będzie działało. To jeszcze sobie to też wypróbujemy, ale póki co tak. Aha, no i oczywiście jest też w tym Video Production. Nie, akurat tutaj nie, ale wiem, widziałem, że jest OBS Studio, także to jest nawet lepsze niż Vocal Screen pod pewnymi względami. No i mniej kłopotliwe niż FFmpeg, który nam to teraz nagrywa. Już jedno nagranie zrobiłem, ale tamte ustawienia się jakoś tam nie takie były, że bez dźwięku się nagrało, no a tutaj mikrofon plus Snowball, to oczywiście jest tylko tak mówią, bo jest kompatybilny z tym Snowballem jako mikrofon USB. Ten działa. Graphic Design, Graphic Utilities, Document Scanner, Image Magic. Do fotografii mamy Darktable, Intangle, GwenView, Rapid Photo Downloader i Digicam.
Nie jestem pewien, czy był DigiCamp wcześniej. Może był. Będę musiał uzupełnić tą tabelkę tych różnych programów, oczywiście GIMP 2.10 bodajże 18. LMMS. Zenith Sub Effects. Włączymy sobie tutaj Show GUI i Instrument, Show Instrument Bank. Arpeggios. Discard. Widziałem też, że niektóre rzeczy po prostu trzeba podłączyć przez ten jack albo Karle, bo same przez siebie nie chcą działać, ale po prostu tak to wygląda. Kiedyś sobie to spróbujemy rozpracować. Może jak będziemy mieli kartę dźwiękową z prawdziwego zdarzenia, bo z tą to niewiele się da zrobić. Help about Audacity 2.4.2. No, także widzieliście, wygląda pięknie, działa w porządku. Tapetki rozmaite. Nawet te od plazmy sobie można zrobić. O, właśnie, może to. Tak. I z tego zrobimy sobie miniaturkę. Tutaj zrobimy print screen. Save as. Napiszemy Ubuntu Studio miniaturka i zrobimy save. To zamkniemy i otworzymy tutaj w Pictures i sprawdzimy, jakiej wielkości to jest, bo powyżej 2 mega nie pozwala YouTube wrzucać. A tutaj 1.4 mamy. Properties. 1.4 to powinien chwycić. Permissions. Tak, 1.4. Także dziękuję za uwagę. Polecam sprawdzić, bo jest to inne trochę doświadczenie niż XFCE. Myślę, że no tak, bo tutaj jest na przykład ten K-Runner i tutaj można ten LE. LM i się pokazuje Audacity, a U już pokazuje się, co tam jeszcze możemy. Blender pokazuje się, 2 literki wystarczy wpisać. Niektórzy wolą, ci, którzy
posługują się głównie klawiaturą. Preferują, zdaje się, nawet tą wyszukiwarkę. Ci drag drop myszkowcy to i prawy klik niekoniecznie. No, ale w sumie wygląda ładnie. To, że jest alternatywa, to moim zdaniem jest tylko pozytywne zjawisko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do jutra. Pa, pa. Tutaj musimy.